W dzisiejszym odcinku, widzowie, przygotowałem bardzo fajną rzecz na ten odcinek, ponieważ dzisiaj wszyscy, nie wiem czy wszyscy, ale część osób z Palionowa będzie rywalizowała ze sobą i będą starali się znaleźć jak najwięcej pączków. Ja przygotowałem właśnie tutaj pączki, patrzcie, mam pączki. Mam 50 tutaj item frame'ów i tutaj kolejne pączki. Przygotowałem właśnie 50 pączków, które dzisiaj nam posłużą 50, albo i nawet 51 chyba tu jest pączków, bo teraz tak, tu jest 9, tu będzie 18, tu będzie 27, 36... 45 i tu potrzebujemy 5, czyli o jeden jest za dużo. To jednego pączka możemy sobie tutaj, prawda, postawić. To taki dosyć spory pączek, ale no trudno. W każdym razie to są pączki, które będzie można zdobyć. No i mam tutaj też te frame'y. Teraz słuchajcie, muszę odłożyć swoje itemy. Ja tutaj gdzieś, tutaj mam na przykład wolną. Dobra, odłóżmy tutaj to wszystko, ponieważ dzisiaj odcinek będzie polegał na tym, że wszyscy będą musieli znaleźć jak najwięcej właśnie pączków pochowanych tutaj na... O nie, dlaczego ja biorę to z tego boksa? To bierzemy stąd. Stąd trzeba to zabrać, ale będę potrzebował kill-off na pewno. Więc weźmy sobie kill-off, rozwalmy sobie to, zabierzemy to od razu na strzała. Up, dobra, i bierzemy to, świetnie. I mamy teraz przygotowane tutaj, prawda, masę pączków. Mamy jedną skrzynkę, która nam nie będzie za bardzo potrzebna. I mamy też item frame'y, to jest najważniejsze. I teraz to, co musimy zrobić, to poukrywać te pączki na Palionowie. Ja jestem sam na serwerze w tym momencie, więc nikt nie będzie wiedział, gdzie ja to ukrywam. No a ja muszę właśnie w ten sposób poukrywać pączki. To będzie dosyć ciekawe, więc myślę, że tu postawimy sobie tutaj coś na drzewie. Przejdźmy gdzieś dalej, myślę, że schowamy coś tutaj koło domu Dave'a. Na przykład schowajmy tutaj na przykład na środku żaby, tutaj w tym miejscu. Niech będzie jeden pączek. Pójdźmy może w tą stronę. Spróbujmy postawić pączka na przykład na tej wieży. Ta wieża też. Musimy przyjść po całym Palionowie, wszędzie poukrywać pączki. Wy już będziecie wiedzieć, gdzie są te pączki, a później reszta osób będzie próbowała te pączki znaleźć. I zobaczymy, ilu osobom uda się pączków znaleźć. I osoba, która znajdzie ich najwięcej, no prawdopodobnie wygra po prostu na przykład zielone. Na przykład zielone może być, może wygrać zielone. Dobra, tu zostawmy. Muszę tak, wiecie, muszę tak sobie trochę oszczędzać tych pączków, ale jednak mimo wszystko sporo ich rozdać, no bo mam ich 50, a to jest całkiem sporo. Na dany moment rozstawiliśmy tylko 6, więc idzie nam to, można by powiedzieć, powoli, jak krew z nosa, jak to się mówi. Więc dajmy może tutaj pączka, okej, kolejny pączek, weźmy sobie kolejny tutaj zapas pączków. Pójdźmy może tutaj za tym budynkiem coś damy, na przykład tu, w tym miejscu, tu dajmy pączka, jest elegancko. Możemy pójść tutaj wyżej i na przykład tutaj na sądzie postawmy kolejnego pączka. To będzie git. Dobra, to o, jakbyśmy do jakiegoś boksa włożyli, patrz, na przykład włóżmy tu jednego. I ktoś może pomyśleć, że a, już drugi raczej nie będzie. I może dobrze pomyśleć, ale schowajmy tu pączka. Oj, to będzie genialne, to będzie genialne. Możemy zrobić też coś takiego, że damy tutaj na przykład pączka. Uj, dobra, tu i... Uj, nie sięgnę. Nie sięgnę. No nie, nie wytrzymam. Czekajcie, może tak zrobimy. Och, to się uda, jestem pewien. Dobra, udało się, mamy pączka schowanego. Jest elegancko. Dobra, musimy następne miejsce znaleźć, teraz tak, może dajmy coś, może dajmy na most coś, tak po prostu, żeby sobie leżało na moście. Więc tutaj na przykład dajmy w tym miejscu, pyk, jest kolejny pączek. A już daliśmy 14 pączków, to już dobrze idzie, to dobrze idzie naprawdę. Musimy jeszcze coś tutaj, na przykład dajmy w tym miejscu, tu nad miodem na przykład, coś takiego. Idziemy tu, koło szkoły też coś damy, bo tutaj też by się przydał jakiś pączek, taki wiecie. Na przykład tutaj, dajmy pączka. Dobra, wykorzystaliśmy kolejne, prawie wszystkie pączki. Tutaj kolejne, dobra, idziemy teraz tak, damy coś na tej donicy. Ja teraz zakręciłem takie trochę kółko, ale spokojnie. Zaraz sobie pójdziemy też w inne miejsca. Mamy jeszcze tych pączków sporo, więc nie musimy się przejmować, jeszcze nawet w połowie nie jesteśmy, więc git. Dobra, dajmy może też... Wow, to jakiś ciasto, nie, to jest... zwykłe ciasto, to trzeba się go pozbyć stąd, ono tutaj nie może być, bo będzie mylić ludzi. Dobra, tu musimy dać. Ten oczywiście, widzowie, no nie będę was oszukiwać, po prostu zmieniłem tekstur paka tych ciasta i zrobiłem z tego pączki. No bo po prostu, o, tu jest jeden pączek, który dałem przed odcinkiem. Dobra, niech on tutaj będzie w takim razie, bo tutaj już go dałem przed odcinkiem i sobie pomyślałem, ej, a w sumie ja nagram to, jak rozdaję te pączki. Ale to jest ten jeden tylko pączek, który rozdałem, więc git. Dobra, tu już zakręciliśmy kółko, możemy w tym momencie dać jeszcze coś tutaj do tego miejsca, więc dajmy tak, łup. Czyli będziemy mieli 51 pączków w takim razie. Czyli mi braknie, a nie, no nie braknie, będzie 51 pączków. Albo po prostu jednego nigdzie nie rozdamy. Może tak zrobimy, czyli musimy jednego sobie zostawić. Dobra, koło Yetiego dodajmy coś. Na przykład, o, czekajcie, mam pomysł. Mam pomysł. Ale to będzie skitrany pączek. No przecież nie do znalezienia. No przecież jak ktoś go zobaczy, to, jak ktoś go znajdzie, to jest mistrzem. Naprawdę. Już naprawdę, to będzie niesamowity wyczyn. Dobra, pójdźmy może gdzieś w tamtą stronę. Koło Palion Style'a trzeba coś zostawić. Zostało nam 30 pączków do rozdania, a w sumie to 29. Tego jednego pączka sobie zostawimy. Będę miał do domu taki fajny różowy pączek. Dobra, dajmy coś na moim targu. Dobra,
Tutaj też dałem pączka drugiego przed odcinkiem. Teraz się przypomniało, że jak biegłem. No dobra, są dwa pączki. Czyli musimy dwa pączki sobie zostawić. Dobra, bo ja zapomniałem o tych dwóch pączkach. Ej, ciekawe, czy gdzieś jeszcze zostawiłem. Bo ja ich zostawiłem, ale ja je rozwaliłem. Później mówię, nie, bo stawię je na odcinku. Bo zacząłem je stawiać przed odcinkiem, ale sobie myślę, nie, no coś fajne, to nagram, żeby widzowie wiedzieli, gdzie jest. Dobra, dajmy tutaj. I właśnie ja jestem ciekaw, ile ja pączków jeszcze zapomniałem, gdzie już postawiłem i już stoją. No może ich być trochę więcej. Ale wydaje mi się, że to będą tylko te dwa, tak mi się wydaje. Dobra, tutaj dajmy kolejnego pączka. Dajmy może jednego z tutaj. Patrzcie, tu skitramy jednego pączka. I teraz musimy sobie zabrać z shulker boxa resztę pączków, więc zabierzmy tak. Zróbmy coś takiego. Dobra, aha, i musimy odłożyć dwa pączki, bo tyle mi nie braknie frame'ów na to, więc dajmy tak. Weźmy sobie kilo, żeby rozwalić to. Okej, chowamy to, chowamy. Tak, i teraz lecimy full pączki, dobra. I teraz kolejne pączki. Myślę, że coś tak, damy coś do tunelu tutaj, żeby ktoś coś mógł znaleźć na przykład. Więc dajmy na przykład tutaj myk w tym miejscu i dalej już nie lecimy. Na osiedle tostowe nie będę mówić, że to jest tylko i wyłącznie na Palionowie, więc na osiedle nie idziemy. I dajmy na przykład tu, koło szpitala. Git, elegancko. Dajmy na jakimś drzewie. Na drzewie trzeba coś dać, więc dajmy na przykład tutaj od góry takie coś. Okej. Muzeum. Do muzeum nie będziemy wchodzić. Będę starał się raczej nie wkładać do budynków, tak żeby było dosyć łatwo to znaleźć, bo wiecie, to też nie może być tak, że będzie jakoś mega ciężko. Zostało nam 24 pączki, a w sumie to 22. Więc może dajmy teraz tak. Dajmy coś tutaj do środka. Dajmy tam pączka. O, nie sięgam. Dobra, tak. Jest pączek, ktoś go ma prawo zauważyć, jak go zauważą, to go znajdą. Jak nie zauważą, no to go nie znajdą. Dajmy tutaj pączka. Dobra, elegancko poukrywane. Ej, w sumie już 6 minut ponad to ukrywam, nie? Nie, no to musimy się z tym pośpieszyć. Dobra, dajmy tutaj pączka. Dajmy, zostało nam 19 pączków do rozdania, no to jest naprawdę sporo jeszcze. Dajmy tutaj pączka. Dajmy tutaj pączka, okej. Dobra, szybko, musimy to zrobić jak najszybciej, bo nie ma czasu, to za dużo już czasu na to poświęcam. Dajmy coś na domu bzyka może, tutaj od tyłu dajmy może w tym miejscu schowany, o tak, no, na środku może być, niech będzie. Dobra, pójdziemy tu. Gdzie jeszcze nie zostawiłem pączków? Koło tego tosta i laboratorium nie zostawiłem i jestem głodny w tym momencie, nie wziąłem sobie nic do jedzenia. Więc jeszcze bez sprinta będę musiał biegać, no niestety, ale możemy ewentualnie ze świecącą jagodę zjeść. To zjedzmy sobie jagody, one coś dają? Ojeny, one tak powoli dają bardzo. No dobra, ale załatwmy to, bo przynajmniej żebym miał sprinta. Bo tak to będziemy wieki szli. Dobra, to dwa. O, idealnie mi chyba. Nie, zostanie nawet tego. No dobra, dajmy się do syta tymi jagodami. Tutaj i teraz tak, dajmy może jednego frame'a jeszcze koło mojego domu. Tu. Dajmy kolejnego tutaj. Okej. Dajmy kolejnego tu. Świetnie, to będzie taka obfita ulica, że tak to ujmę. Dobra, dajmy tutaj. Ale będzie można tego nie zauważyć w sumie też. Dajmy tutaj. Okej. Zostało nam ostatnie 11 pączków, więc dajmy jeszcze koło laboratorium, może tu gdzieś na tym drzewie. Tutaj na przykład. Rozwalmy to. Łup. Dobra, mamy kolejnego pączka. I teraz uwaga, zostanie nam ostatnie pączki już. Ostatnie 12, dobrze chyba to liczę. Czyli czy ja tam odłożyłem te frame'y? Chyba nie odłożyłem. To nie, to powinno być już mniej. Dobra, tutaj. Dajmy może tu. No i już zamykamy koło, ale przejdźmy się trochę tutaj może na to lodowisko jeszcze. I koło wykrywacza kłamstw zostawimy. Ja nie mogę, jak ciężko jest poukrywać te pączki, nie? W sensie, tak już je rozdaję wszędzie, gdzie się da. Ale można by było, kurczę, zrobić. Albo zrobię jakieś miejsce takie w ogóle. Jakieś najlepsze takie, że jak ktoś tam poleci, to w ogóle wygrywa wszystko chyba. No, dobra, jest pączek trzeci, który zostawiłem. Teraz mi się przypomniał, jak go zobaczyłem. Najgorzej. Bo ja już rozłożyłem chyba tych 10 pączków i tak sobie myślę, nie, dobra, cofam to. I zapomniałem o tych pączkach. Jest trzeci. Okej, jest trzeci pączek. Dobra, dajmy tutaj. Dajmy tutaj do magazynu Pawła tego pączka. I teraz tak, musimy odłożyć jeszcze jednego pączka, bo okazało się, że jednak są trzy już rozłożone, nie dwa. Dobra, i zostały mi ostatnie trzy pączki. Dobra, więc zróbmy może tak, że damy jakiegoś pączka tutaj. Niech sobie jest pączek. Dajmy pączka jakiegoś tutaj do tej wieży. Myk, 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 tutaj. No i ostatni pączek dajmy może tutaj do środka. Okej, mamy pochowane wszystkie pączki. Dobra, słuchajcie, ja teraz zbieram ekipę osób, które będą szukać te pączki. I co? No i zobaczymy, komu uda się znaleźć więcej pączków. Wygrywa, myślę.
Ciekawe ile zielonych, nie wiem. Muszę jeszcze się zastanowić, ale myślę, że no całkiem sporo tych zielonych myślę, że dzisiaj rozdam. Dobrze, a więc zebrałem tutaj Dave'a i Milki i to oni będą dzisiaj rywalizować o to, kto znajdzie więcej pączków na palionowie. Słuchajcie, pączki wyglądają właśnie w ten sposób, możecie się przyjrzeć. To są pączki palionowe, są nazwane pączki. Nice. I uwaga, bardzo ważne jest to, że te pączki są pochowane na takich tabliczkach, widzicie, jak tutaj, ma takie ramki. I po prostu waszym zadaniem jest znaleźć jak najwięcej pączków. Ale... Okej. No, wasze zadanie easy. Jest... Czekaj, nie. Wy startujecie stąd, stańcie sobie tutaj gdzieś na przykład, albo na tym, wejdźcie na tego bikona na przykład. Niech to będzie miejsce startu, stąd będziecie startować. No to wejdźcie na lianę, no. O, ja weszłam, jak ja to zrobiłam. Bo tu liana jest ten. Na przykład stąd będziecie startować, nie? I możecie po prostu lecieć i szukać pączków. Oczywiście ja wam napiszę kiedy. Co ty, Emilia, robisz? Co to ma być? Kurde belki, no, słuchaj. Nagrywacie swoje perspektywy, przez to widzowie będziecie mogli widzieć, jak szukają tych pączków. I mamy 5 minut na to. Ja odpalę stoper oczywiście i będziecie mogli wystartować. No i co, zasady są proste, po prostu kto znajdzie więcej pączków wygrywa, nie? A, i co wygrywa? Wygrywa stak zielonych. Jest o co walczy. O jest, money. Dobra, więc tak, mam minutnik, na 5 minut tutaj sobie ustawiam. Czekam na niego. Uwaga, 3, 2, 1, 0, poszło. Okej, jest start. Mój! Dave tam poszedł. Jest, mam pierwszego, dobra, mamy to, dobra, szukamy. Tutaj, o proszę. Mamy tutaj pączka, o Jezu, prawie jeszcze z item frame'em, kurde, tym wziął, nieważne. Szukamy pączków, cyk, drugi do kapsi, myk, dobra, już widzę trzeciego, myk. Ja wiem, że jeden pączek jest obok mojego domku, więc widzowie, szybko tam lecę, dobra, proszę bardzo, dwa pączki mam, widzowie, jest bardzo dobrze. Zbieramy dzisiaj pączki, tu ścika, pyk, pół, kolejny, mamy czwarty, czy tutaj gdzieś będzie jeszcze jakiś pączek? Jest tam, widzowie, widzę go. Dobra, szybko musimy tam podlecieć. Elytra mi trochę przeszkadza, szczerze powiedziawszy. Ale dobra, bierzemy pączka. Proszę bardzo. Na całym palionowie są podobno porozrzucane. Ja już znalazłem chyba 4, jak tak szybko liczę szybką matmą. Więc nie ma źle, jest nawet całkiem dobrze, bym wręcz powiedział. Kurde, daj widzę, że tutaj był. Zebrał tego tutaj. Dwa możliwe, że zebrał pączki. On jest na... O nie, ale on dobrze... Ile on się ustawił, widzowie. On tutaj wszystkie pączki zebrał normalnie, ale widzę, że nie zebrał tego. Dobra, widzowie, jest dobrze, ponieważ tutaj zostawił nam czwartego pączka. Nie wiem, ile tych pączków jest. Wiem, że mamy 5 minut. Ogólnie, subskrybujcie ten kanał, zostawcie pączki w górę dla Szczypsona. Oczywiście, tak, ha, to jest wiadome. Ale tutaj niestety już kolejnych nie widzę. Czekajcie, bo kolejne są chyba gdzieś bardziej ukryte. No i to nie jest, widzowie, zbyt wiele czasu, szczerze powiedziawszy. Wydaje mi się, że przegram ten challenge, bo Dave się lepiej ustawił i poszedł w to zdecydowanie lepsze miejsce. A... Ej, od razu wiedziałem, że tutaj przyjść. Mój nos poszukiwacza. Haha! Wyniuchał te wszystkie tutaj rzeczy. Byk, kolejny, trzeci pączek, tu już mam chyba 6. Nie, 7! Idzie tutaj, chodzi tutaj wróg największy, Dave, dobra. Haj, co ty to robisz, lamusie? O! Nie, tutaj nie ma, dobra. Żartowałem. Kurde, było blisko. No idź mi stąd, ja to szukam. To jest moja miejscowa. Wypadł mi stąd. To jest bardzo... O, jest. Znalazłam, pięknie, dobra, udało się. Ekstra. Mój, jest, dobra, ale lamus tej Emilii, dobra. Dobra, jest, znalazłam kolejnego. Ej, nie wiem, czy mi to tak dobrze idzie, czy tak dużo jest tych pączków tutaj porozstawianych. A, kolejny pączek, cyk. Dobra, łatwo. Naprawdę nie wiem, dobra, w domkach raczej nie będzie pączków. Dobra, widzę kolejnego. Oj, widzę kolejnego, ale jak się po niego dostać? Dobra, spokojnie, zrobię to tak. Dobra, mamy to. Pik, dobra, kolejny, mamy 3. Oj, tam jest Dave, bardzo niedobrze. On skubany tam, hop. O, znalazłam pączka, muszę być pierwsza. Dobra, Dave nie idzie za mną, na całe szczęście. Bierzemy w takim razie skubańca. No i ogólnie, więc sobie co ja mam tutaj, mogę gadać, nie? Na pewno wygram, jestem w 100% pewny, że wygram kolejny pączek, no proszę bardzo. Wiedziałem, żeby tutaj przyjść, mój po prostu nos poszukiwacza jest wyczulony na takie okazje jak pączek w mieście. On jest tam na górze, Jezu, on ma na pewno więcej pączków. Ja nie mogę, on ma po prostu talent do znajdywania takich rzeczy. Kolejny, no. Oj, baby, nie masz ze mną szans, dobra, teraz to, oho, to... Oj, za łatwo. Ja cię kręcę, jak on to robi, dobra, przepadnie style, musi być jakiś pączek. Na pewno był. Dobra, tam dalej się nie zapuszczam, tamte tereny. O kurde, spadłam sobie tutaj do wody. Za łatwo, tutaj to nie ma nic, dobra. Mamy kolejne 3, czyli mamy już prawie cały ekwipunek tak naprawdę, więc... O, Jezu, dobra, znalazłam, wiedziałam, to musiał być jakiś pączek. Dobra, walka w sobie o każdy z najmniejszych pączków, dobrze. Kurde, jestem mocny, a mamy jeszcze chyba kilka minut, więc jest okej. Dobra, czy na budowlanym sklepie, czy tak daleko Szczypson by chodził i rozdawał te pączki? No wątpię, szczerze. Dobra, cofnijmy się troszeczkę, chodźmy może na...
Wesołe miasteczko, bo może coś tutaj jeszcze jest porozdawane. Gdzie jeszcze mogę iść? Dobra, i wiecie co, wydaje mi się, że nie znaleźliśmy wszystkich w głównym, jakby w głównej siedzibie Palionowa, powiedzmy. I wydaje mi się, że już więcej nie da się znaleźć, w sensie, gdzieś tam chyba biega Emilia, oj, Emilia, ty za nie radzisz. Może gdzieś tutaj, ha? I co? No Dave mi tutaj w ogóle cały czas przelatuje przed oczami, no co to ma być? Tam to ja już pozbierałem, ty lamusie, tam to już pozbierałem, gdzie ty tu łazisz, co? A my chcie! No przestań, Dave, ja nie mogę! Co za frajer, to wrzucił mnie do wody! Jaki on jest okrutny w ogóle, widzowie! Tutaj w sumie jest jeszcze taki w miarę charakterystyczny punkt Palionowa, ale tutaj chyba nic nie widzę. O, widzę! Ha! Kolejny pączek. Dobra, mamy już. No nie chcę mi się tego liczyć, ale na pewno więcej niż Emilia, to jest podstawa. Ja nie wiem, gdzie mogą być jeszcze, szczerze powiedziawszy, pączki. Mam wrażenie, że wszystko to już obeszliśmy. No nigdzie już nie widzę. Aho! Powiem tak, dam ci szansę, kobieto. Kobieto, ja nie będę już dłużej grał, po prostu daję ci szansę. Jak znajdziesz, tam ktoś skacze, dobra, nieważne, tutaj jest do zdobycia pączek. A tam już nawet jeden był, no proszę bardzo, no. Halo, kobieto, zapraszam, może se weźmiesz. Dobrze, widzowie, no, zostało im ostatnie 40 sekund, więc ja im dam znać, że 30 sekund do końca. I uwaga, jak będzie 30 sekund i... Puh, poszło. A, no se nie weźmiesz, bo ja se wezmę. I myk, jak dzik w paśnik. 30 sekund do końca, nie ma problemu. Jest 30 sekund do końca, już myślałam, że koniec. Ja znalazłam jeszcze pączka, dobra, widzowie. Mega fart, a już się zestresowałam, ponieważ nie mogłabym już wziąć tego. Nie, dobra, tam nic nie ma, dobra. Olać temat. Z deszczu, że tak powiem, pod pączka. Pączka, jest tam jeszcze jeden, dobra, nice. Okej, okay, jest dobrze. A gdzie jest Emilia? No gdzie jest? Z tyłu! Na pozycji przegranej! 5, 4... Nie no, dobra, bez sensu, do szkoły nie będę... Koniec! Dobra, udało się! Ostatniej chwili, widzowie, widzieliście to, że w ostatniej chwili znalazłam tego pączka. O jacie, ale było blisko i tam jeszcze jest, no nie. No i koniec, no i elegancko idziemy do tosta i zaraz się wszystkiego dowiemy. Dobrze, a więc trzeba podsumować, jak wam poszło. Włóżcie wszystkie pączki, które znaleźliście do danych skrzynek po prostu i zobaczymy, komu poszło lepiej. Więc uwaga, ja uwaga, się, wielka chwila, zobaczyć. wielka chwila. Dobra, Dawid, no odłóż swoje. Dawid oszukuje i się ze mnie śmieje jeszcze, jest okrutny. Odłóż, bo jeszcze nie patrzę. Odłóż. Przeszkadzałeś mi cały odcinek. Powiem tak, dobra, tyle masz, nie? No to zobacz, puf. Jest, o, kurczę, dobra, a Emilia ile? O, dobra, ale różnica jest niewielka, bo to tak naprawdę... Czekaj, tu masz tu, czyli jest raz, dwa, trzy, pięć poczków więcej znalazłeś, ale dobra, no czyli Dawid wygrał. Pragnę nakreślić rzecz. Ja tutaj chcę nakreślić jedną rzecz, że połowę odcinka to ja już ją atakowałem, masakrowałem albo Sedleya śledziłem. Po prostu tak. Jestem terminatorem no w zdobywaniu pączków. No kurde, mi to przeszkadza. A ty, Dawid, pobiegłeś tą stronę? Tak, no. Tutaj była taka ścieżka. Ja widziałam. Tu jest... No, czekaj, czy znalazłeś wszystkie? Tak, no tak. Tutaj było od razu, to była ta różnica, którą tutaj zyskałeś, biegnąc od razu w tą stronę. No więc moje gratulacje, no to Dawidzie, w takim razie co? Dzięki. Moje gratulacje, stach zielonych dla ciebie. No a wam, widzowie, dziękuję bardzo za oglądanie. Jak chcecie kolejne odcinki rywalizacyjne na Palionowie, to kończy łapkę w górę i subskrypcja. Wbijajcie do Emilii i do Dawida. Trzymajcie się, elo!